To jest program Gość Dnia, Sonia Kwaśny. Witam i zapraszam. Nowy rok przyniósł zmiany w systemie pomocy społecznej, na których skorzystać mogą najbardziej potrzebujący. W naszym studiu gościmy dziś Monikę Szczepańczyk, rzecznika prasowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, która przybliży nam nowe regulacje. Witam serdecznie panią rzecznik. Dzień dobry, witam pani redaktor. Pani rzecznik, z dniem 1 stycznia wprowadzone zostało nowe świadczenie rodzinne, to jest świadczenie rodzicielskie. Komu przysługuje taka forma pomocy? Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego czy też uposażenia macierzyńskiego z innej instytucji z tytułu zatrudnienia. Tak więc skorzystać z tego będą mogły przede wszystkim osoby bezrobotne. I tutaj bardzo ważnym faktem jest to, że nie muszą być zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Poza tym osoby uczące się, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, czy też prowadzące działalność gospodarczą. I może być to matka lub ojciec dziecka, osoba przysposabiająca dziecko, faktyczny opiekun, czy też rodzina zastępcza z wyjątkiem zawodowych rodzin zastępczych. Na jaki okres to świadczenie będzie przyznawane? Świadczenie rodzicielskie przyznawane jest na okres jednego roku, czyli 52 tygodni. W przypadku wieloraczków okres ten wydłużony może zostać nawet do 71 tygodni. I w jakiej wysokości to świadczenie jest wypłacane? Świadczenie wypłacane jest w wysokości 1000 zł miesięcznie i tutaj bez względu na to, czy jest to jedno dziecko, czy bliźniaki, trojaczki, jest to zawsze jedno świadczenie w wysokości 1000 zł. W jaki sposób trzeba się starać, by to świadczenie otrzymać? Gdzie należy pobrać odpowiednie wnioski? Jak te wnioski wypełnić? Gdzie je złożyć? Aby otrzymać świadczenie rodzicielskie, należy pobrać wniosek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej bądź też ze strony internetowej. I w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej złożyć go. Pracownicy tutaj służą pomocą, jeżeli chodzi o wypełnianie, chociaż nie jest to skomplikowany wniosek. Niezbędne dokumenty stanowią tutaj kserokopia dowodu osobistego, aktu urodzenia i oświadczenia, ponieważ świadczenie to nie jest uzależnione od dochodu, jest przyznawane bez względu na dochód, także żadne dokumenty dotyczące dochodu nie są wymagane. A kiedy taki wniosek powinniśmy złożyć? Tuż po urodzeniu dziecka? Mamy 3 miesiące czasu od urodzenia dziecka, aby złożyć taki wniosek. Wtedy jest on przyznawany właśnie od miesiąca, w którym dziecko urodziło się, na okres tego jednego roku. Jeżeli złożymy po 3 miesiącach, wtedy jest przyznawane od miesiąca, w którym złożyliśmy wniosek, do ukończenia 1 roku życia. Podobna sytuacja i bardzo ważne jest tutaj też to, że ze świadczenia tego mogą skorzystać także osoby, które urodziły czy przysposobiły dziecko w 2015 roku. I też mają na te złożenie tego wniosku 3 miesiące, czyli do 1 kwietnia. Jeżeli złożą po tym czasie, będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Nowością, jeśli chodzi o system pomocy społecznej, jest wprowadzona z początkiem tego roku tak zwana zasada złotówka za złotówkę. Dotyczy ona świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń. Jak ta zasada funkcjonuje w praktyce? Do tej pory osoby, które korzystały ze świadczeń rodzinnych, musiały spełniać wymaganie w postaci kryterium dochodowego. Na dzień dzisiejszy jest to 674 zł na osobę, a w przypadku, gdy w rodzinie występuje dziecko niepełnosprawne, 764 zł. Jeżeli rodzina taki próg dochodowy przekroczyła chociażby o złotówkę, traciła prawo do świadczeń rodzinnych, więc otrzymywała z Ośrodka Pomocy Społecznej decyzję odmawiającą przyznania takich świadczeń. Od 1 stycznia, w związku ze zmianami przepisów, świadczenie takie nie będzie od razu odmawiane, tylko będzie obniżane, tak jak nazwa wskazuje, złotówka za złotówkę. Czyli na przykład, jeżeli rodzina będzie miała prawo do świadczeń rodzinnych w wysokości 200 zł, ale wyliczony dochód dla tej rodziny zostanie przekroczony o 100 zł, to automatycznie świadczenia rodzinne o tą kwotę zostają pomniejszone i zostaje wypłacona różnica. Czy wiele osób skorzysta, wiele rodzin skorzysta na tych zmianach? Zgodnie z naszymi prognozami,
w bieżącym okresie zasiłkowym wydaliśmy 62 decyzje odmowne i spośród tych rodzin około 36 będzie mogło skorzystać z tego świadczenia. No plus oczywiście trzeba wziąć pod uwagę także to, że mogą dojść nowe rodziny, które jeszcze nigdy o taką pomoc się nie ubiegały. Jakie jest minimalne świadczenie? W jakiej wysokości będzie ono wypłacane? Różnica ta w świadczeniach rodzinnych nie może być mniejsza niż 20 zł. Jeżeli będzie to świadczenie mniejsze, wtedy nie jest wypłacane. Wypłacamy od 20 zł. A co z osobami, które straciły prawo do świadczeń? Czy w związku z tym, że nowe przepisy weszły w życie, one ponownie mogą się ubiegać o takie świadczenia? Tak, oczywiście jak najbardziej. I tutaj właśnie mówiłam o tych 62 rodzinach, które dostały decyzje odmowne. Mogą złożyć nowy wniosek z nowymi dokumentami i będzie to ponownie rozpatrywane. Wiadomo, że każda rodzina, każda sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie przez pracowników, także jak najbardziej zapraszamy i zachęcamy do składania tych wniosków. Gdzie te wnioski można pobrać? Wnioski można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Markowej 20. Na parterze mieści się informacja działu świadczeń rodzinnych. Tamte wnioski są dostępne. Są również dostępne na stronie internetowej. Pani Rzecznik, bardzo dziękuję za rozmowę, za wizytę w naszym studiu. Mam nadzieję, że dzięki tym poradom nasi widzowie skorzystają na tych nowych regulacjach. Dziękuję bardzo i też mam taką nadzieję.